Dzisiaj spotykamy się z dziećmi i tworzymy marakasy z gliny ceramiczne. Będziemy je dekorować różnymi technikami i szkliwienia, i glinką szkliwną. Takie zajęcia realizujemy cyklicznie raz w tygodniu. Z dziećmi oczywiście najpierw zbieramy, najczęściej idziemy gdzieś na jakąś wycieczkę, zbieramy różnego rodzaju materiały, które później wykorzystujemy w warsztatach ceramicznych, tworząc miseczki, instrumenty, a czasem po prostu po to, żeby wyregulować emocje i pozwolić się dzieciom odprężyć. Przyszliśmy tu z mamą i z siostrą, żeby zrobić rękodzieło. I co ci się udało? Grzechotkę. Jak? Grzechotkę. Grzechotkę? To powiedz, jak robiłeś tą grzechotkę? Robiłem dwa kulki, potem zrobiłem miski, potem tam wsadziłem kulki i potem zamknąłem te duże kulki i potem dałem jeszcze trzy mabło. Większość zajęć jest przeznaczona dla dzieci, ale oczywiście nie odrzucamy rodziców, czyli jeżeli rodzice chcą nam towarzyszyć na zajęciach, to jak najbardziej im na to pozwalamy i wtedy mamy wszyscy całą fajną zabawę, bo i dzieci czują się bezpiecznie w towarzystwie swoich rodziców, a i też rodzice mają możliwość pobawienia się w glinie. Nie każdy miał okazję uczestniczyć w zajęciach ceramicznych. Większość z rodziców podejrzewam, że bawiło się kiedyś w błocie, a zdecydowanie ma to duże znaczenie dla naszego rozwoju. Takie tworzenie i kreatywne zajęcia, dlatego rodzice chętnie przychodzą na zajęcia ceramiczne. Jestem z Franiem, Stasiem i Basią, moimi dziećmi cudownymi i przyjechaliśmy razem tworzyć teraz w glinie. Ja sobie przypominam, że to lubię, a dzieci tworzą swoje, to co im rączki pokażą. I spędzamy taki wspólny czas. Dzieci cieszyły się już, jak jechaliśmy tutaj, że dużo rzeczy robimy razem. Że mogą robić z mamą i cieszy je to. Fajnie jest się inspirować też z ludźmi, którzy prowadzą warsztaty, poznawać nowe formy tworzenia, wspólnej zabawy. No i tutaj poznajemy kolejnych rodziców z dziećmi. I nawiązują się nowe relacje, więc tak naprawdę poza warsztatami przenosi się to też na codzienne życie. Chcieliśmy zrobić coś innego przede wszystkim, po drugie chciałam pokazać Mieszkowi przedszkole jego przyszłe, oswoić go też jak gdyby z innymi dziećmi. Uważam, że bardzo rozwijają kreatywność dzieci oraz jak gdyby dzieci pracują rękami, czyli dzieci sobie ćwiczą rączki. No, na pewno łączy jakby rodzica z dzieckiem. Rodzic ma szansę pobyć trochę z dzieckiem. Dzisiaj zrobiliśmy grzechotki. Akurat z Basią mamy wspólny motyw rączki. Wpadam na pomysł, Basia się zgodziła, żeby były serduszkowe tutaj u podstawy i takie będą takie nasze, robione wspólnie, mama i córka. Drugi raz jesteśmy już na tych zajęciach z córcią. No i bardzo nam się podoba, prawda Wika? Tak? No, jest troszeczkę brudno, ale rączki zawsze można umyć. Na pierwszych zajęciach zrobiliśmy miskę, a teraz ten instrument grający, ale zapomniałem jak się nazywa. I jeszcze za tydzień pojedziemy też na te zajęcia, bo będziemy szklić, będziemy wypalać. To jest przede wszystkim czas spędzony z dzieckiem i poświęcony dziecku. A to się liczy w dzisiejszych czasach, bo człowiek tak zabiegany, że nie ma kiedy. Ale dla dziecka zawsze się coś tam jakiś czas wygospodaruje. Tego lata jesieni organizowaliśmy zajęcia, w skrócie nazywane zajęciami leśnymi, ponieważ najczęściej odbywały się właśnie w lesie, ale to były po prostu zajęcia terenowe, w których dzieci spędzają czas i uczą się, będąc po prostu na łonie natury. Było dużo chodzenia po wądołach i jarach, wspinaczki, grzęźnięcia w błocie. Chyba z tego błota to już zaczynamy być trochę znani. Oprócz tego organizowaliśmy też wycieczki z przewodnikiem w Tatry.
A do wycieczek nieraz dołączali rodzice, tak więc nie tylko jako opiekunowie, ale też przekazując wiedzę i zarażając swoimi pasjami i zainteresowaniami dzieci, tylko to nie działo się w sali, ale właśnie w naturze, gdzie o różnych rzeczach, nie tylko przyrodniczych, ale można było właśnie porozmawiać, po prostu je pokazując w terenie. No i drzewa, las, kamienie, rzeka były czymś, co dzieciaki najbardziej ukochały i w czym świetnie się bawiły. Inicjatywa Górska Wioska Edukacyjna realizowała te zadania dzięki temu, że uzyskaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach operacji LIDER i te środki posłużyły nam ku temu, żeby można było organizować te zajęcia trochę bardziej profesjonalnie, a bardzo ważne było to, żeby to było w naturze, żeby to było przyjemnie dla dzieci, żeby to było przyjemnie dla rodziców i żeby każdy z tego wyniósł jak największe korzyści, żeby można było dowiedzieć się, że edukacja nie tylko z książki, ale z tego, co jest w naturze.